Poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień, a więc nowy Crypto News Flash. Zaczynamy. Dzieje się sporo, ale hitem myślę, że może i wszechczasów jest wyrzucenie BitBoya z jego własnego kanału. O tym już za chwilę. Zegar rusza, odpalamy stronę i zaczynamy wiadomości, ale na początku od razu mały disclaimer. To nie jest reklama. Nie dostałem za to żadnych pieniędzy, korzyści, książki i tak dalej. Jacek poprosił mnie o podanie tego dalej, więc przekazuję. Słuchajcie, ruszyła przez sprzedaż książki Jacka Jakubiuka, czyli finansowego prepersa, otoczony przez oszustów. Praktyczny poradnik, jak inwestować w złoto od A do Z. Także możecie się wiedzieć, co i dowiedzieć na tej stronie. Później jeszcze tego tweeta podam. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do czytania książki. Oczywiście o złocie, srebrze i tak dalej też możecie się dowiedzieć na kanale Joli Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, przypominam, że trwa akcja Na Dobro Wraca. Licytujemy takie dwie monetki. To jest ten rok królika, chińska moneta srebrna, dodatkowo kawałek metalu, to nie jest srebrna moneta, Ethereum. Z drugiej strony to wygląda tak, całkiem fajnie. To jest oczywiście, to jest jedną uncjówka próby 4,9. Jak tu wyglądają licytacje? Zobaczmy, jak wyglądają licytacje, kto tu ile dał. Ktoś już dał, tu zobaczcie, 250 euro. Najwyższa oferta, no kto by inaczej, Wojtach z Runner 1200, no Wojtas po prostu rządzi. Przechodząc sobie dalej, a tutaj nie wiem, czy widzieliście, podała to Aleksandra Hook. BitBoy Crypto stworzył własny kanał i został z niego wyrzucony. No to już kuriozum, to tak jakby ktoś Kamila wyrzucił z kanału Encyklopedia Kryptowalut, czy X Grosza z kanału Krypto Kamikadze, czy nie z kanału Mike Satoshi. Historia jest rozwojowa, słuchajcie, to jest oficjalny komunikat. Ran Neuner przekazał, że ATB Guests, informacja, bo to mail jakiś został rozesłany, z efektem natychmiastowym Ben Armstrong, to jest właśnie pan BitBoy, nie będzie pracował z siecią Hit Network, BJ Investment Holdings i wszystkimi spółkami zależnymi itd., itd. I nie jest ograniczone do BitBoy Crypto, a także Around the Blockchain. Ta decyzja nie była łatwa itd. Ciekawa sprawa, powiem szczerze. Sprawa jest jeszcze oczywiście rozwojowa, tak, tu jest duże ogłoszenie, że został po prostu zwolniony. Od Wendy o tym mówiła, a tu jest odpowiedź BitBoya, bo to jest jakiś jego podobno oficjalny profil, czy tam podoficjalny. Tutaj Ben, TJ Shedd, Justin Williams zrobili zamach stanu, słuchajcie, na jego firmę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I coś ja mogę powiedzieć w tym temacie? Jak ktoś sprzedaje udziały we własnym kanale, bo już tak jest zajebiste, ja nie będę oceniał działalności tego pana, to już każdy z was zna, wie i niech sam sobie oceni, no to później większościowi udziałowcy mogą wyrzucić takiego człowieka. No, ciekawa sytuacja. Pan, ciekawe, czy jest to związane, niektórzy mówią, że uciekł do Dubaju, wręcz używają tego. Znaliśmy jego różne tam metody, nawet ten Bencoin, który śmierdzi i tak dalej. Dodatkowo oczywiście jeden z polskich projektów reklamował, później ja się dowiedziałem, jakie tam stawki są i jakie cudawianki, szkoda gadać. A tutaj ciekawa rzecz, Piotrek Misiurek napisał artykuł o tym, że BRICS to ściema. BRICS, czyli kolorowy cyrk przebierańców, na swoim blogu zrozumieć Bitcoina. Jeśli zastanawiałeś się, jak naiwnymi musiały być pudelki czy inne TVN-y, kupując bajeczki Natalii Jaroszek, to usiądź wygodniej i zastanów się nad tym, jak to jest możliwe, że ktokolwiek traktuje poważnie kolorowy cyrk przebierańców czy BRICS. No i zobaczymy, czy ten tweet dobrze się zestarzeje. Ja sobie chyba nawet zrobię screenshota i sprawdzimy, bo te boty już nie działają. Piotrek sam mówił, że trzeba było sprawdzić screenshota i można powiedzieć zobaczyć. No zobaczymy, zobaczymy, jak to się zestarzeje. Przechodząc sobie dalej, Watcher Guru donosi, że słuchajcie, 9 lat temu pierwsza osoba, która dostała transakcję Bitcoina, czyli od Satoshiego, to była też pierwsza osoba, która prowadziła węzeł Bitcoina po Satoshim, niestety zmarła. Hal Finney chorował, zmarł. Znany w środowisku, bardzo przyjazny, fajny człowiek. No szkoda. Świeć Panie nad jego duszą. A tu słuchajcie, okazuje się, że FriendTech ogłoszony został martwym po aktywności, po tej dead after activity, tak? I gdy opłaty transakcyjne spadają. Kupujący, sprzedający, wpływy i transakcje, to oczywiście znacząco tutaj było na FriendTechu. No i co ciekawe, niektórzy krytycy mówią, że już jest śmierć, że było szybko i się skończyło, tak? Niecałe 3 tygodnie po uruchomieniu, niektórzy mówią, że to już jest
martwe, tak? Co ciekawe, działa to na Coinbase, na blockchainie Base od Coinbase'a. Fee przekroczyły $1 milion, wyprzedziły nawet Uniswapa i Bitcoina. I co ciekawe, fee załamały się. Spadło 87% do $215 tysięcy. Tak to generalnie już niektórzy tutaj, zobaczcie, Bini, RIP Friend Tech, tak, sierpień 23, tak to właśnie wyglądało, transakcje, tak, opaty, tu wystrzeliło, a tu spadło. Ja bym powiedział, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, to jest kolejny wykres. No ale zobaczymy, no tak jak mówię, ja się tym zajmować nie będę. Słuchajcie, giełdy OKX, a także Bybit usuną sankcjonowane rosyjskie banki z listy płatności. Nie będą współpracować Tinkoff Bank i także Sberbank nie są już dostępne na liście transakcji P2P na Bybit i OKX-ie. Także nawet te giełdy zostały dotknięte sankcjami międzynarodowymi. Oczywiście wszystko powiązane z wojną na Ukrainie. Także sankcje dały amerykańskie Ministerstwo Skarbu. Wiadomo, to jest policja światowa. Stany Zjednoczone, Europy. Warto przypomnieć, że jedyny kraj, który zrzucił na ludność cywilną dwie bomby atomowe. Także wiecie, no, oczywiście, żeby nie było, że to zaraz ktoś Rosję chwali, oni też tam swoje mają, ale bądźmy obiektywni. Przy okazji odsyłam Was do wczorajszej kryptowalutowej niedzieli z Majkiem. Było bardzo dużo o Bitcoinie, dużo technicznych rzeczy, ale też było dla traderów. Od traderki dla traderów było oczywiście, wcześniej była Jola Silverstar, był Rafał Kiełbus, był Wesley i była też dziewczynka z kontraktami. Czyli Ania, zapraszam serdecznie na wczorajszą kryptowalutową niedzielę z Majkiem. Było fajnie. A tu jest jeszcze informacja o tym, że słuchajcie, sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres wzywa do reformy przestarzałego, dysfunkcjonalnego i nieuczciwego globalnego systemu finansowego. Słuchajcie, to jest ciekawa sprawa. Zauważył on, że potrzeby muszą stać się zmiany, ponieważ nie pasuje to do obecnego multilateralnego świata. Co ciekawe, podczas spotkania liderów BRICS Guterres powiedział, że obecny system właśnie jest przestarzały. Także musimy bardzo szybko, jak to on określił, reinvigorate multilateralizm, czyli dać nowe życie multilateralizmowi, a system obecny jest skoncentrowany wokół amerykańskiego dolara i Stanów Zjednoczonych. I na końcu informacja od południowej Korei. Południowo-koreańskie giełdy muszą, wprowadzone jest nowe wymaganie, muszą trzymać minimalne rezerwy, zaczynając od września. Są nowe wytyczne od tamtejszego narodowego regulatora, coś jak nasz KNF. Muszą trzymać minimum 3 miliardy łonów. Takie są wprowadzone środki. Oczywiście są wymagania do KYC i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest około 2,26 miliona dolarów rezerwy. Taka jest taka sprawa, taki jest minimalny fundusz rezerwowy. Trochę mały, no niemniej jednak jest. Przy okazji jeszcze zaproszę Was na konferencję CryptoSphere. To też nie jest reklama, żeby nie było. To jest oczywiście konferencja, która już za chwilę. Zajrzyjmy sobie do agendy. Jeśli chodzi o agendę, zaczynamy rejestrację 8.45. Można się zrejestrować dzień wcześniej. Dzień wcześniej jest Tankuj z Majkiem. Oczywiście rozpoczęcie od 9.25 do 9.30. Później Andrzej Krypto Ultra Maraton. Później zobaczcie od 10.05 Rafał Kiełbus, Tomek Swaczyna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później będzie ciekawa debata Ethereum kontra Bitcoin i inne różne rzeczy. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze mamy trochę czasu. Spójrzmy sobie na CoinGecko. Jak to wygląda? Troszeczkę lekko w dół, było lekko w górę, jest lekko w dół, Ethereum trochę mocniej nurkuje. XRP to tak chodzi takimi góra-dół. Ale zajrzyjmy sobie na wachlarz Satoshowa. Zajrzyjmy sobie na wachlarz Satoshowa i zajrzyjmy sobie może na opłaty transakcyjne. Jak wyglądają opłaty transakcyjne na Bitcoin i Ethereum? Jeśli chodzi o wachlarz Satoshowa, no właściwie idziemy bokiem, trochę podbiliśmy do góry, trochę zeszliśmy w dół. Jeśli chodzi o opłaty na Bitcoinie, 10 Satoshi za byte, czyli około 40 centów. Pamiętajcie, że to zależy od tego, ile wejść jest w Waszej sieci. Ordinalsy dalej tutaj produkują 400 tysięcy niepotwierdzonych transakcji. I oczywiście, jeśli chodzi o Ethereum, to jest 15 gwei, to jest około 50 centów. Na przykład swap na Uniswapie to jest około $5. Tyle, przejdźmy sobie do podsumowania. Zaraz mam jeszcze wywiad do nagrania jeden. Także jest ciekawie, była jedna mała drama, ale tu generalnie można powiedzieć, że nie będę się tymi rzeczami zajmował. Zajrzyjcie do IT Techa.
Jadę, jutro akurat muszę na chwilę wyskoczyć, dużo jutro mam aktywny dzień, ale też do Warszawy jadę nagrywać z chłopakami, z nam zależy. W piątek już wyjeżdżamy do Wrocławia na konferencję Kryptosphere. I co jeszcze? A dodatkowo jeszcze chcę Wam nagrać Kryptoplenerze kolejny odcinek. Mam fajną miejscówkę, do której pojadę. Także zapraszam serdecznie do czekania i oglądania odcinków, które będą się pojawiać w niedługim czasie. Przy okazji zachęcam do obejrzenia dwóch ostatnich odcinków na kanale. Pierwszy, kryptowaluty w plenerze, o zarobkach influencerów. Drugi, o tym, jak stracić pieniądze na krypto. Myślę, że bardzo się Wam przydadzą. No i co? I zasadniczo to tyle. Jak się podobało, łapka w górę. Chcecie być na bieżąco? Wbijcie suba. Pozdrawiam. Trzymajcie się, ludziska. Cześć. A, jeszcze zapomniałem tak na koniec. Pamiętajcie, że moich audycji można słuchać też w formie podcastów. Na YouTubie jest ich mało, ale generalnie na Spreakerze, na tych wszystkich Apple'ach, Spotify'ach to wszystko jest. Linki są oczywiście pod filmem i na stronie Kryptonarodu też. Teraz już uciekam. Cześć.